Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Urodzinki Caliente w naszym Miłowie. Słuchajcie, przepraszam Was z góry, już drugi odcinek z rzędu, jestem chora, także mogę tutaj, wiecie, pokasować albo popijać soczek, żeby Wam właśnie tutaj nie pokasływać, ale postaram się jakoś, wiecie, może te większe ataki kaszlu wyciąć, żeby nie było tak źle. Kochani, tak wygląda pokoik naszej małej, ślicznej dziewczynki. Zobaczcie, taki biało-różowy w sumie, bo w sumie nie wiedziałam, co tu wybrać. Ma skrzynię z zabawkami, tutaj domek dla lalek, książkę z półkami, swoją szafę. Piękne biurko z taką fajną lampką meduzą. A ty co robisz? Wytrzyj podłogę. Okej, sprzątasz. Bardzo się cieszę. Aha, bo tutaj Don nam troszkę nabrudził. Sprośny żart, tak od rana. Przestań, daj jej spokój. Chodź, zjesz tu sobie jakieś śniadanie. W sumie wszyscy mogliby tutaj zejść. Tylko ja bym chciała, żeby ona tutaj się ogarnęła troszkę. Proszę. O. A dzisiaj niedziela, to ona nie idzie do szkoły, ale to nic, śniadanie wypadałoby zjeść. Okej. Okay. Ja będę troszkę, wiecie, tak mniej mówić. No bo te gardło troszkę mi tutaj siada jednak, nie powiem. No ale już bardzo, bardzo chciałam dla Was nagrać ten film, żeby nie było dziury, wiecie, o co chodzi. Może tutaj, o proszę, naleśniki. Okej, okay, ty też przyjdziesz tutaj sobie zjeść, tylko wiesz co, aha, ty jesteś przebrana, czy nie? Pokaż. Nie jesteś, no to chodź tutaj się przebierz w codzienne. O, i Don ma wolne, o kurczę, ale tu będzie normalnie, widzę, super dzień. To ty sobie weźmiesz talerz, a ty weźmiesz jakieś tutaj, może zobaczymy, czy jeszcze zostanie, a jak nie, to weźmiesz coś innego. O jejku, jak biegnie. Na śniadanie. Dobra, poczekaj, czy zostanie jeszcze? Nie zostanie. No dobra, nie, żadna skakanka. Weź resztki, zobaczymy, co tam jeszcze zostało. Później trochę posprzątasz. No, możesz w sumie zjeść tam. Proszę, posprzątasz tutaj. A ty, mój drogi kolego, logiki. Potrzebujesz logiki się uczyć. Wiecie co? Może ja bym kupiła mu szachy? Bo kurczę, z tą logiką strasznie, strasznie jest ciężko. Czekajcie, teraz coś znajdziemy. Gdzie te szachy? Kurczę, tu. No dobra, gdzieś tutaj, żeby nie przeszkadzały. No jakieś tam krzesełka mogą być takie, niech będą. Na podwórko mogą być. I chodź, będziesz ćwiczył, bo tutaj wiecie, cały czas przybiega nam ten Jan Hak tym razem. Gra sobie jego. Obrała na kolejny punkt. Okej, już jestem, przepraszam. Możliwe, że będą cięcia w tym odcinku. No bo ten kaszel nie daje mi spokoju. Słuchajcie, zobaczcie, wiecie co, ja nie wiem, dlaczego ten dźwięk jest tak strasznie głośno. Zobaczcie, jak ja mam tu wyciszone wszystko. Dlaczego? Praktycznie w ogóle nie powinno być tego dźwięku, a jest naprawdę mega, mega duży. Nie wiem, co zrobić. Jeżeli wiecie, jak zapobiec temu, wiecie, no bo zobaczcie, jak włączę tryb kupowania czy budowania, to w ogóle ta muzyka jest naprawdę mega, mega głośno. No nie wiem. Może teraz akurat w tej chwili troszkę ciszej, bo jest cichsza muzyka. Ale naprawdę, no kurczę, niedobrze, niedobrze. I tutaj też jak prysznic biorę, czy coś, naprawdę jest mega, mega głośno. Ja nie wiem dlaczego, a mój mikrofon już jest nastawiony na maksymalną, wiecie, głośność, więc nie wiem dlaczego tak przebija. Ale tylko ta dwójka, bo w czwórce jakoś normalnie. Okej, okay, no dzięki. Pewnie za chwilę się staną do stanu twojej pracy, no ale tak to jest. Okej, okay, dziewczyny, śniadanie. Okej. Okay. Przepraszam Was, ale będę kasłać naprawdę.
Kurczę, nie wiem, czy mi się uda nagrać ten filmik, ale postaram się, postaram się. Chociaż chwileczkę dograć, chociaż jeden dzień, a resztę dogram sama, żebyście wiedzieli, co tu się dzieje. Okon, okej, okay, okon. Okej, okay, on musi dograć, tutaj dograć, dobić tą logikę koniecznie, no bo wiecie, jutro idzie do pracy, także chciałabym, żeby dostał ten awans. Ona nadal bez pracy, ale chyba jej się to podoba, ona lubi. Aha, no to może nie sprzątaj w takim razie. Tylko czym ty mogłabyś się zająć? Może pochwal za przebywanie na posłaniu, daj przysmak. A ty, młoda damo, co ty chcesz? Skakać na skakance. Chyba muszę kliknąć na ciebie. O, skacz na skakance. No to chodź, podejdziesz sobie później tutaj. I będziesz w salonie sobie skakać. Ucz komend, może podaj łapę. Ok, a ty skacz na skakance słabo. No, na razie nie umiesz lepiej, więc skacz sobie. Ok. Teraz patrzymy na was. Kurczę, taka leniwa niedziela, co my tutaj możemy zrobić? No nie wiem. Jak ci idzie? O, całkiem nieźle widzę. Bardzo dobrze. Czy ona ma jakieś pragnienia? Najwyższą cenę w szkole. No okej, okay, postaramy się. I zaprzyjaźnić się z Anią. Okej. Okay. Myślę, że to mega pomysł. Okej, okay. Zauważyłam tendencję, że co 3 minuty mam atak kaszlu, także bardzo was przepraszam. I wiecie co, jeżeli będzie bardzo, bardzo źle, to ja, jeżeli jeszcze raz będę musiała uciąć, no po prostu dokończymy ten filmik bez mojego głosu. Puszczę jakąś muzyczkę i po prostu popatrzycie, jak sobie gram jeszcze przez 2 dni. No bo... No nie wiem, nie wiem, nie widzę tego. Muszę się niestety wykurować, a dopiero od 2-3 dni mnie tak wzięło na maksa, także wiecie, no teraz taki skoncentrowany, najgorszy atak choroby. No ale wiecie, no nie chciałam tutaj robić dziur i nie dodawać filmików na początku roku, dlatego... No zresztą lubię grać, jejku, no już chciałam pograć troszeczkę. Tak jak wam mówiłam, że nie umiem grać... Może przyspieszę troszkę. Nie umiem już grać tak sama dla siebie. Tak naprawdę powiem wam, że... Okej, okay, a wiesz co? No dobra, to zadzwoń sobie do tej koleżanki, której chciałaś. A wy się już przyjaźnicie trochę? Nie. To będziecie przyjaciółkami. Okej. Okay. Zadzwoń i tylko rozmawiaj na razie. No i super. O, nawet spełniło ci się ta pragnienie, także spoko. A jak tam towarzystwo? Pogadacie troszkę? O, widzę, że nie bardzo. No ale dobra. A później chciałabym, żeby ona tutaj coś upiekła, bo dawno nie widziałam tej interakcji. Tutaj z tą chyba kiedyś, tylko dopiero... znaczy dopiero kiedyś tam... Aha, on nie może wyczyścić prysznica chyba, co? No trudno. Trudno, niech będzie brudny. Tylko kiedyś tutaj piekłam dzieckiem chyba raz, więc chciałabym zobaczyć, jak to wygląda, ale najpierw niech sobie skorzysta z toalety. A ty chodź, może już nie męcz tego psa. Albo dobra, poczekam, aż go nauczysz. Podać posiłek, okej. Okay. O, gratulacje. Opanował komendę, super. Daj mu przysmak za to. Czy on coś potrzebuje? Spać, okej, okay, to niech sobie idzie już. I podaj drugie śniadanie. Może hamburgery. O, ktoś dzwoni. Możesz odebrać. Zobacz, kto to tam. Zobaczymy, jak ona tu piecze to. Te babeczki. Okej. Okay. Przyspiesza troszeczkę. Aha, i tak zostawiła. Wyjmij jedzenie. Don. Nie. Don nie. Nie może podejść. Jak tam, Don? A, zdobyłeś. No i super. Cieszę się, bardzo jesteś już... Ojejku, czemu to jest kałuża? Może wejdź sobie do wanny, bo się dobrze czujesz.
ty przygotuj jakieś jedzenie. O matko, spalona, to nie jedz jej, to nie jedz. Nie, jak jest spalona, to wyrzuć. Posprzątaj. Zresztą jesteś najedzona, więc nie musisz jeść. Słuchaj, możesz sobie wziąć tu kąpiel z bąbelkami i przyjść jeszcze bawić tutaj u góry. Albo może domkiem dla lalek, o. Bo już skrzynią bawiłaś się rano. Okej. Okay. O, nawet chciała hamburgery, super. 8 poziom gotowania, no zobaczymy. Kupić nowe ubranie, hej. Słuchajcie, może to będzie... Zachowaj resztki. Może to będzie plan na dzisiejszy dzień. Wybrać się po jakieś nowe ciuchy dla Niny. Kurczę, znowu ktoś dzwoni. Zobaczymy, może uda nam się odebrać, jeżeli nie, to trudno. Biedny, on nie może... No właśnie, widzicie, co mówiłam? Że tylko ogrodnik wyjdzie i rośliny będą potrzebować jego pracy. No niestety. Chyba będziemy musieli sami to zrobić. No i okej, kochani, tutaj siadł mi głos kompletnie, więc dodam jeszcze taki mały tylko komentarz w niektórych miejscach i niestety musicie już resztę odcinka oglądać bez mojego głosu, wybaczcie, ale myślę, że następne odcinki już będą normalne. Także zapraszam Was do oglądania. Tutaj popołudnie spędzili w jacuzzi razem sobie, a malutka Samantha troszkę się pouczyła, pobawiła i poszła spać, także nic wielkiego się tutaj już więcej nie działo. Oh, 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 oh
Kolejnego dnia rano zdziwiło mnie, że Samantha sama wzięła się za skrzypce. No i zabrakło nam jedzenia w lodówce na śniadanie, także szybciutko zadzwoniłam po dostawcę i w końcu było z czego zrobić omlety na śniadanie. No i cóż, nasza ruda pannica, już w sumie nie taka pannica, została sama i po prostu troszkę się tu pouczy, poćwiczy, spędzi czas, wiecie, tak no samotnie dosyć, no ale nie pracuje. Tak naprawdę niczym za bardzo się nie interesuje, tylko swoim wyglądem, więc dlatego troszkę poćwiczyła, pouczyła się gotowania jeszcze i tyle. No i po powrocie tutaj ze szkoły Samanty i do nas pracy, który dostał awans, co bardzo, bardzo mnie ucieszyło, bo to już chyba 8 poziom tej kariery, także już niewiele nam zostało do szczytu. Bardzo się cieszę. Nastała straszna burza, która strasznie, strasznie mnie w sumie to denerwowała i straszyła, bo wiecie, te dźwięki są mega, mega głośne i ta non-stop paląca się... Wiecie, te drzewo, ta palma, no po prostu już się wystraszyłam, mówię, Boże, no ona się w ogóle nie spala, cały czas się podpala, a tak naprawdę się nie spala, no ale nic złego więcej się nie działo, więc
przestałam się bać. Lembra guache? Tudo qua. No i cóż, kochani, wieczór minął troszkę leniwie, Samata troszkę przed telewizorem, no i oczywiście lekcje były koniecznością. No troszkę się pouczył, Nina tak naprawdę troszkę się pokręciła, pogadała z koleżanką, pobawiła z pieskiem i już zmęczona była mega tym dniem, więc się położyła. No i to by było na tyle, kochani, w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam ten rodzaj filmiku, ten rodzaj podkładu mojego, mojej narracji niestety był wymuszony. Także Was bardzo, bardzo przepraszam. Kolejne filmiki mam nadzieję, że już na 99% będą ok, chyba że się nie wyleczę, ale na pewno postaram się wyleczyć. Wysyłam Wam mnóstwo zdrowia, przesyłam Wam gorące buziaczki. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa, kochani!